chciałbyś wygrać taką skrzyneczkę, oglądaj ten film do końca. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w nowym 2021 roku. Będzie to odcinek już 417, w którym chciałbym Wam zaprezentować i pokazać trzy modele rękawic, które zadbają o Wasze ciepło. Ci, którzy oglądają nasze profile facebookowe, instagramowe, wiedzą, że lubię obcować w zimnym klimacie, ale wiecie doskonale, jak ważne jest ciepło dłoni, ciepło rąk i komfortowe warunki do pracy, żeby te ręce nie były zgrabiałe i żeby można było wykonywać nimi różne czynności. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować produkty marki Engelbert Strauss. Są to rękawice, w pierwszej kolejności rękawice wzmacniane skórą. Cena tych rękawic jest około 49 zł za parę. Rękawice zapinane na rzep. No wielu z Was powie, że to są rękawice, które dziś można dużo taniej kupić na, powiedzmy, jakichś tam portalach sprzedażowych. Można oczywiście, ale nie będzie to Strauss, nie będzie to jakość Straussa, nie będzie to skóra Straussa. Będą to po prostu inne rękawice. Jak widzicie, część chwytna, czyli dłoń, skóra licowa w całości. Nie ma tutaj żadnego przeszycia pomiędzy kciukiem, a tutaj całą dłonią. To jest jeden wielki kawał skóry, naprawdę grubej skóry i mocnej. Tutaj jest dodatkowo jeszcze wzmocnienie naszyta druga warstwa skóry, dzięki czemu ta rękawica jest bardzo wytrzymała. Oczywiście nie jest to rękawica, która się jakby nadaje się do pracy w zbrojeniach, w bardzo ciężkich warunkach. Po prostu się zużyje, zniszczy. Samo to, że to jest bardzo wytrzymała skóra, no to daje tej rękawicy dobrą wytrzymałość. Wewnątrz izolacja termiczna to jest taki, powiedzmy, nie powiem, że to jest polar, ale izolowanie takie, które czuć i będziecie czuli ciepło, kiedy założycie te rękawice na siebie. Tutaj mam akurat rozmiar 10 na moją dość sporą rękę. Jest całkiem ok, mocny rzep tutaj z taką gumą fajną, z tym charakterystycznym znaczkiem Straussa. Ciekawe rękawice, nie są sztywne, to jest bardzo ważne, nawet gdzieś tam przy ruchu, nawet powiedzmy jest ta manualność, chociaż jest ona obniżona przez to ocieplenie. Fajny produkt za cenę 49 zł. Drugim modelem rękawicy, jaką chciałbym Wam pokazać, jest model naprawdę ciekawy. Tutaj cena jest około 34 zł. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest to fajne nakropienie, dzięki czemu mamy genialny chwyt i jeżeli uchwycimy coś w tymi gumowymi kropeczkami, to będzie to bardzo, bardzo mocno trzymane. Oczywiście rękawica też marki Engelbert Strauss, ocieplana i jest naprawdę bardzo, bardzo elastyczna. Rozmiar jest całkiem spory, chociaż wracając do tej skórzanej rękawicy, ja dla siebie wybrałbym chyba rozmiar 11 niż 10. Ale tak, w pierwszej kolejności rękawica jest prosta. Jest prosto uszyta, jest dobrze zaplanowana. Zobaczymy jak z drugą, bo czasami, na pewno zwróciliście uwagę, że czasami rękawice mają to do siebie, że uciekają w którąś stronę. Są po prostu krzywo przeszyte, krzywo zaprojektowane, bądź jakoś tam źle wykonane. Tutaj tego nie ma, wydaje się to wszystko taktowne, dobrze zrobione. Delikatny ściągacz tutaj wokół nadgarstka, żeby gdzieś to ciepło było trzymane w środku. Też nie są to rękawice do bardzo ciężkiej pracy, raczej delikatne dziś montaże, bardziej jakieś takie manualne, bardziej rzeczy niż super ciężkie, bo ten materiał nie wygląda na taki, który może wytrzymać długo w zetknięciu z jakimiś ostrymi przedmiotami czy mocnym użytkowaniem. I trzecia rękawica jest to rękawica bardzo, bardzo podobna do tej czarnej, którą Wam pokazywałem, a właściwie jest identyczna. Różnią się te rękawice tylko tym, że ta jest rękawicą odblaskową, ta jest całkowicie czarna. To samo ocieplenie wewnątrz w tej rękawicy. Mamy taki fajny puszek, delikatnie szczotkowany, dzięki czemu ten dotyk jest bardzo, bardzo miły. No, rękawica, która na pewno wytrzyma tam do minus 5 stopni, minus może nawet 10, zabezpieczy Wasze palce, żebyście nie marzli w pracy.
Co ciekawego, oczywiście mocno żarówiasty kolor, ale tak samo jak ta rękawica czarna, nie jest to rękawica przeznaczona do bardzo ciężkiej pracy. Fajne nakropienie, które będzie trzymało gdzieś, kiedy potrzebujecie podnieść płytkę, przenieść szybę, czy złapać, czy będzie zależało Wam na dobrym chwycie, to naprawdę tę rękawicę polecam. Przypominam, cena tego zielonego modelu i tego czarnego to jest tam 34 zł brutto. No, myślę, że jeżeli chodzi o rękawice robocze, rękawice ocieplane, to będzie na tyle. W kolejnych odcinkach gdzieś tam pokażę Wam jeszcze bardziej zaawansowane modele, które są już na super warunki, tam do minus 15 stopni, ale to są te podstawowe rękawice marki Strauss, które dobrze zabezpieczą Was w te zimowe dni, które na pewno są jeszcze przed nami. Wracając do początku filmu. Każdy, kto na swoim profilu, na Facebooku, na Instagramie udostępni ten film, oznaczy na Instagramie hashtagiem BalticBHP.pl albo na Facebooku oznaczy nasz profil BalticBHP, weźmie udział w losowaniu takiej fajnej skrzynki. Mamy na razie taką jedną skrzynkę dla osób, które wezmą udział w konkursie. Rozlosujemy taką jedną skrzyneczkę, bardzo fajną na narzędzia, śrubki i tak dalej, z takim fajnym, małym uchwytem. Myślę, że warto, a niedużo to pracy. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, to jest ten mały czerwony przycisk tutaj, jak wciśniecie go, on zrobi się szary. Kliknijcie też dzwoneczek, będziecie dostawali powiadomienia o tym, co dzieje się na naszym kanale i co się nowego dzieje. Oczywiście zapraszam na Facebooka, na Instagram, do wszystkich grup, w których należymy. Zapraszam do komentowania, a z mojej strony to już tyle. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.